Witajcie widzowie! Witajcie! A ci jak Becia szaleje? No, będzie fajny obiadek. Nie powiemy wam co to jest. Bo przepis będzie jutro. Jutro będzie przepis, tak. Jak mąż zrobi. Jak ja zrobię, to będzie to... Jak mąż zrobi film. A no tak. I będzie też fajna zupka, taka bardzo szybka. Dla zapracowanych kobiet, szybka i powiem wam, że dietetyczna. No. Tak, będzie. Ale nie powiemy z czego też. Tak, trzeba obejrzeć. Trzeba oglądać. No, a i bo właśnie chciałam pokazać tutaj, że chyba dwie tylko te mają takie te, jakby, to nie są gałaczki, ale takie metalowe, a resztę tutaj, o, one są, nie są spinane. Wystarczy po prostu wziąć i zapiec je pierw tą składaną stroną, tylko one muszą się zapiec. I dopiero wtedy odwrócić. I one naprawdę, zaraz zobaczcie, o, one są bardzo stabilne, widzicie? To nie jest tak, że one się rozwalają czy coś takiego, nie. O. Tylko nie chcę teraz kręcić. No nie, no, bo... po co? O, ale są bardzo stabilne. Podobały wam się zakupy wczorajsze. Tak? No te, co przyszła paczka. Aha. No. A potem nawet ktoś się pytał, żeby tam podać. Kilka osób się już pytało. Tak? No to będziesz musiał podać. Ja tam w komentarzach już dzisiaj odpowiedziałem, gdzie kupiłem. U kogo? No, bo zapomniałem już, u kogo. Ale to nie jest reklama... Potrzymaj jakaś... telefon. Ja idę, bo ja mam na kartce zapisane i teraz wam powiem. No, także... A, i jeszcze coś muszę powiedzieć. Tam jedna pani mówi, że majeranek dodaje się na samym końcu potraw. Jeżeli chodzi o zupę, to chyba było o flaki. Oczywiście, że tak, wiem, bardzo dużo osób dodaje na samym końcu. Ja tego majeranku na samym końcu nie dodaję. Dlaczego? Dlatego, że mi on później pływa na zupie. Nie w zupie, w środku, tylko się on osadza na zupie. Mnie to bardzo denerwuje. Dlatego ja daję dużo wcześniej majeranek, żeby on po prostu był w całej zupie. Ale jeżeli ktoś dodaje na końcu, ja nie mam nic przeciwko temu, prawda? Mhm. Ja czy robię fasolkę po brytońsku, właśnie czy coś, ja daję dużo wcześniej i daję dużo, bo my lubimy, ale nie lubię, jak on mi zrobi się korzuć z takiego na samym, jak daję na samym końcu, to chyba, że wy coś macie, jakiś patent, bo u mnie, jeżeli dam, czy to będzie nawet basz ukraiński, czy coś, a da się na samym końcu tej majeranek, no to z majeranku robi się korzuch i koniec i on nie ma w zupie, tylko na zupie mi pływa. A mnie to denerwuje. No. A paczka, co przyszła, co żeśmy wam pokazywali, no, to żeśmy kupowali u... Nie wiem, jak to powiedzieć. W sklepie na Allegro, tylko że na Allegro, nie? A no i tutaj dasz napis. No, i dam napis. Albak. Jak to się pisze, to no, będzie jak to się pisze, napis. Wrzucę napis. Jak nie zapomnę, to wrzucę. Zatrzymacie sobie kadr i będziecie wiedzieć. No. Bo on ma tam bardzo dużo rzeczy. Fajnych i szybko wysyła, na drugi dzień. Na drugi dzień już nie mieli paczkę. No. Także bardzo piszecie fajnie. Też, że podobała wam się Majcia tancerka. A i jeszcze kurka. A, no. Tak, mówi, chodzi o te moje... Sensory. Sensory, które ja używam. Czekaj, bo coś mi się przykleiło. Z bluzki. I będzie o tym specjalny jeden film. Jak zakładam... Co, znaczy to ty mi zazwyczaj zakładasz? No ja, pokażę jak tak. Przybijam Beci. Ja nie przybija, ale to musimy poczekać aż ten mi się skończy, a ten mi się skończy chyba za 10 dni? Za kilka dni. No, także to jak przy zmianie sensora to po prostu będzie filmik co, jak i wytłumaczę jeszcze raz. Bo nie da się to napisać, bo to bym musiała wykład naprawdę zrobić. Tak. Bo to trzeba pomału wytłumaczyć, nie wszyscy... znają się na działaniu tego, bo to jest troszkę inaczej niż z palca. No i nam się jeden zdarzył taki, co oszukiwał, nie? Faktycznie. Tak, jeden nam się zdarzył. No to żeśmy odesłali do tej firmy. Nie. Oni nie chcą. A nie, oni nie chcą, oni tylko nie napisaliśmy, chcą. Że działa. Numer są sensora, no. Ja zawsze sobie zostawiam pudełko, oni tam chcieli numer, serię, wszystko i przysłali za 2-3 dni nowy. No, no. Także... Faktycznie. Ale ładnie pachnie. O, no. A w ogóle przepisy się teraz tak zmieniły znowu. Tak, Jezu. Masakra. Kiedyś kupowałam sobie raz na pół roku sensory. Wszystkie, no. Na pół roku. No. Bo mam na rok. I później za pół roku znów wykupywałam na pół roku. Od razu. Teraz nie można kupić
wykupić. Więcej jak 3 na miesiąc. No tak, znaczy tak, jakoś tak teraz. Boże, liczą, przeliczają. To jest To Grażynka pisała, że nie może dostać, zmieniły się przepisy, 30 tabletek więcej jak na miesiąc. I tak samo jest z sensorami. Ta, no, 3 się należą, więcej nie można. A przecież wiadomo przecież, że ja te sensory zużyję, bo przy cukrzycy typu pierwszego się nie zdrowieje, ja nie wyzdrowieję za rok. Można kupić, ale wtedy liczą 100% ceny. Tak, a 100% ceny my żeśmy wcześniej płacili. No jest, te 200 255 zł za jeden sensor, więc wychodzi 500 zł, 500, ponad 500 zł. Bo wychodzi 2,5. Tak, wychodzi wtedy ponad 500 zł na miesiąc. Teraz mnie kosztuje miesięcznie 150 zł. Tak? Bo 70 zł jeden sensor? Czy jak to jest? 74 z czymś. No, no to 220, bo wychodzi, bo ja biorę od razu 3. No. Bo wychodzą 2,5 na miesiąc, nie? Tak. No. O, dobra. I teraz będę zalewać. Dobra, bo muszę kręcić. Witajcie z powrotem. Piersi z kurczaka. Tutaj już są. Spróbowaliśmy. Tak, zostało nam jeszcze, tak, na jutro. Tak. A tu niespodzianka od Beci. Pokazać? Tak, no zupka jeszcze jest. Zupka. I jest zupka taka bardzo szybka. Ja taką zupę robiłam często jak pracowałam. Bardzo szybka zupa i prawdę mówiąc też jest fit. Bo to jest na piersi z kurczaka. Także zapraszam. Jest to ekspresowa zupa, bardzo dobra. I słuchajcie, teraz mam takie do Was pytanie. Czy u Was też tak było? Bo na przykład u mnie taką zupę, to jest szczawiówka, podawało się, ona jest akurat tu ze śmietaną, i podawało się z takim rozmąconym jajkiem, wlewało się tutaj i się gotowało, żeby one takie się ścięło, co nie, całe jajko. To nie moje. Ale też podawało się u mnie właśnie tak jak ze śmietaną i z jajkami na twardo. Z połówkami, co nie? Także były u nas zawsze dwie wersje tej zupy. Oczywiście też była ze śmietaną, tylko właśnie z jajkiem na twardo. Albo ze śmietaną i z tym jajkiem takim rozmąconym, tylko on to jajko rozmącone jeszcze bardziej zagęszczało zupę. Ciekawe, czy u Was też tak, bo ja już właśnie robię i tak, bo i tak nam smakują, co nie? Smakuje nam zupę. No my w ogóle zupy uwielbiamy. My zupy uwielbiamy, także... U nas nie ma zupy, to jest tragedia. No, także mówię Wam od razu, to jest bardzo szybka zupa, jak ktoś pracuje, to w ciągu 40 minut, uważam, 45, jest w stanie ugotować garnek zupy. Także, jak Wam się podoba, to oglądajcie. Bo naprawdę będzie zupka? Szybka. Tak. Jest pyszna, my zaraz jadamy do zupki. No, będziemy przyszła jeść. Majunia się napić. Luzia nasza. No co, także tak. Jak się filmik podobał? Łapka w górę, kochani. Prosimy o łapkę w górę. Tak. Nie pogniewamy się o suba. Nie. No. Widzimy. Ale my się nigdy nie gniewamy. I widzimy się na kolejnych filmach. Do tak. Zobaczenia. Do zobaczenia. A film będzie... rano? Chyba, nie wiem. Zobaczymy, jak obrobię, nie? No, jak zdążysz. Bo te już są. Rolatki już są. Tak, rolatki już są. No. Już także trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!